Następna ciekawostka ze stoiska HyperX to jest również premierowy produkt, to są słuchawki HyperX Stinger. Według HyperXa to jest entry level, natomiast one i tak kosztują ponad 200 zł, czyli 249 zł. Są to słuchawki poniżej pierwszych cloudów, natomiast jakościowo HyperX tutaj gwarantuje, że one stoją na wysokim poziomie. To znaczy oni nie chcą robić tanich słuchawek, oni chcą robić dobre słuchawki w jak najniższej cenie i to jest dla nich najniższa możliwa cena. To są słuchawki HyperX Stinger, które mają wszystkie zalety tych wyższych słuchawek tak naprawdę, ponieważ no, oprócz może odmłączanego mikrofonu, tak, bo mikrofon tutaj mamy, jest on podobno też bardzo fajnej jakości, ma on też taki, jest on taki giętki jak na przykład w rewolwerach. Jeżeli go podniesiemy, to się automatycznie wycisza, ale to jest znane z innych słuchawek. Również mamy odwracane o 90 stopni nauszniki, które również posiadają ten tak zwany memory foam, czyli ten naucznik zapamiętujący kształt naszych małżowin. I co ważne, i to już też kilka osób potwierdziło, że bardzo fajnie wygłuszają. Tak jak HyperX Cloud 2 są znane z naprawdę świetnego wygłuszania, te słuchawki może nie wygłuszają tak jak HyperX Cloud 2, natomiast wygłuszają bardzo, bardzo fajnie. Co jest ważne, jeżeli chodzi o ten segment cenowy 249, to jest to, że posiadają one, mają one przetworniki 50 mm, to też nie jest spotykane wszędzie. Również tutaj nasz pałąk jest obity skórą Skyem, tak, skórą sztuczną, więc generalnie są to słuchawki bardzo wygodne, są to słuchawki oczywiście zamknięte, przeznaczone do gamingu, przeznaczone do tych graczy, którzy mają najmniejszy budżet na słuchawki, oczywiście pod mini jacka, nie pod USB, no ale tutaj nie moglibyśmy się tego spodziewać, no i jest metalowa konstrukcja, także tutaj te nasze przedłużenia nie jest zbudowane na plastiku, także no nie powinno się łamać. To wszystko ze stoiska HyperXa. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, ale napiszcie także proszę w komentarzu, co sądzicie o tych nowych produktach. Żegnam się z Wami teraz i do zobaczenia w kolejnych materiałach z PGA 2016. Na razie, pa!